brzmienie! Hej, hej. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w Overwatchu, w openingu. Znaczy, zaczniemy sobie od openingu, bo mi się znowu nazbierało skrzynek. Bardzo to lubię, jak mi się skrzynki zbierają. Dzisiaj będą wyjątkowe mecze, to znaczy dzisiaj zacznę publikować wyjątkowe mecze, ale to za chwilę wam opowiem. Nie rankedy, bo te są jeszcze trochę nieprzyjemne. Zrobimy sobie tak. Rankedy są trochę nieprzyjemne, bo nie ma matchmakingu i czasami się trafia na wieloosobowy primate ludzi, którzy... dużo by gadać. Trochę mnie osłabiły te primate'y, ale... znaczy te rankedy, ale tak to jest. To jest beta, więc od czasu do czasu człowiek dostanie bezpardonowy wpierdziel. Otwórzmy skrzynkę, zaczynamy od niebieskiej, a potem na końcu wam opowiem, jakie będę wam gry pokazywał w niedalekiej przyszłości. To są skiny, które mi się powtórzyły. Wow, panie i panowie. Nadchodzi śmierć. Bardzo ładne. Dobrze, otwórzmy następną, z nadzieją, że tym razem będzie znowu niebieski kolor. Cieszmy się z tego, co tam tutaj... Tutaj jakieś duplikaty, ale mamy też kolejne rzeczy. Pamiętajcie, im więcej kolejnych rzeczy, mimo że słabych, to potem będę więcej pieniędzy dostawał, więc wcale się nie martwię, jeżeli... Tu mi się trzy duplikaty trafiły, pewnie za jakiś czas będą same duplikaty wypadały. Jezu drogi, czy jakiś inny kolor niż niebieski dzisiaj? Niespecjalnie. No ostatnia, no proszę. Fiolet, no to fiolet to już jest coś. Dwa fiolety. Co my tu mamy? A, skórka, którą już mamy. To jest Divie Graffiti, a to? Co to ma być? Bastion, czy co? Skuter, portret gracza. A to dla wszystkich. A to portret gracza, dobrze. No to 340 waluty. No to zbliżamy się do kolejnego 1000. Małymi krokami, niestety. Ale będzie można niedługo coś kupić. A pokazywałem wam skiny niedawno. Nowe jest na co patrzeć. No dobrze, moi drodzy. Jako, że w Overwatcha gramy dosyć dużo w ekipie i coraz więcej ludzi udaje się do tego namówić. Chociaż nie jest to łatwe, ponieważ pierwszy kontakt z grą na tym etapie bety potrafi straszliwie przytłoczyć. To jest niezwykle skillowa gra i jeżeli ktoś ma przewagę w czasie spędzonym w grze, poznał trochę postacie, poznał to, jak się zachowuje, jak strzelają, to naprawdę potrafi grać dużo, dużo lepiej od ludzi, którzy przychodzą. I często tak jest. Często tak jest, że nawet moi znajomi się zniechęcają. Ale jak się da ich namówić, trochę potrenują, potem się okazuje, że sami zaczynają ostro cisnąć, więc dołączają do zabawy. Więc nie trudno jest tam zgromadzić grupę 12-osobową, w której gramy sobie customy. I od dzisiaj, od czasu do czasu, pośród różnych gier będę wam pokazywał też customy. Customy wyglądają tak, że są dwie rundy zawsze. Najpierw jedna strona atakuje, potem druga, albo w zależności od tego, jaki jest tryb, to w King of the Hill też się dwie rundy odbywają. I jakoś to tam jest liczone. Sporo radochy. Nie ma nic przyjemniejszego niż zabić kumpla w grze. I to mi się udziela bardzo często. Świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy również będziecie się bawili dobrze. Na to zapraszam. No i tyle. Trzymaj się tarczy, nie? Devil niech mówi, kiedy tarcza pada, żeby... Strzelał? Pewnie. Nic tu się nie dzieje. Widzę. Jest ta diva. Od prawej strony w domku. Krocz w harmonii. Cofnąć się! Błąkol na divie. Coś nam umarło już? Przeleciałam już. Błąkol nie żyje. Wyciągać próbuję. Kurde, gra tą smugą, to mi będzie ciężko. Dobra, leży ta. Plecy smuga. Daj mi na tracer. A kurczisz. Uważaj rok, już do ciebie... Nie, mam 150 HP, no to nie wiem, czy to chyba muszę zmienić na Lucia niestety. Dobra, zobaczymy, jak mnie jeszcze raz tak będzie fokusował, to zmienię. Dobra, ja nie będę ich gonił, bo to nie ma sensu, czekam na was. Teraz trzeba już podejść razem, no. Trzeba razem zaatakować teraz po prostu. Tak myślę. No i jestem przy tej głównej bramie. Czekam na was. Mogę posiać ulta. Nikt się przede mną nie ukryje. Pasem na zegarze. Dobra, leżę. Okej, tarcza pada, chowam się na chwilę. Super zdolność gotowa. Już. Mogę nam plecak bombę. Zmisował bombę. Okej, możemy zrobić tak, że spróbuję kogoś po prostu zszarżować i wtedy wbijemy, bo tak... No, nie mamy tego pusha. Po lewej stronie od razu za drzwiami jest wyżyczka. Równa
zrównać rachunki. Mam tu wieżyczkę wroga. Kurde. No nie, nie żyje. Ta wieżyczka padła. To jest pali ulta, nie? Ten graba. No. Oni nie mają symetrii, więc każdy zgon to jest plus dla nas, tylko... Kurczę, trochę czasu zyskuje. Graba jak wyratowało. My teraz przy naszym respie. Przy naszym respie jest? Ty tak, nawet nie walcz z symetrą na ziemi, tylko skacz i tyle, i cię nie ma. Plecy! Mają bastiona centralnie w głównym punkcie. Polewiczanie, tak jest. Spoko, mam ulta jakby, co? Ja też mam ulta. No i plecy, jest ta tracerka, no. Ona jest cały czas w domku. Nie, on jest wszędzie, wiesz? Nie wiem, czy to jest sens, to był mój krepko kulek, cały czas tam też nie mogę ją robić w ogóle. Teraz mam odpalę ulta jeszcze, idę jeszcze raz tą tracerką, znaczy tą widomakerką i zobaczymy. Przejdę do was, chodźmy teraz razem, odpalę ulta i będziemy wiedzieć, gdzie są, co? Trzymajmy się, bo jest przegrzanie teraz. Demi padł. Nadal po lewej stronie jest wieżyczka. Bastion. Dobra, ja wyłamuję szybko. Ja mam ulta. Znerwcie to! Mają stuna. Dostąpiłem odnowienia. I wiecie, gdzie oni mają teleport? Od razu na tym zniesieniu w tym domu. Po lewej stronie. Kurde. Bankol mi wjechał. Okej. Przesadł. Bankol padł. A oni jednak mają symetrę, no to tak, to będzie problem. Ja idę im zabić teleport. Dobra. Już padł. Albo się skończy po prostu. Nie ukryję. Kurde, Felek. Okej, okay, Seto stoi z bastionem. Mam minutę już teraz, nie? Na respie. Dobra, poczekajcie na mnie, ja mam ulta. Doskonałym nauczycielem. Mam ulta na zajęcie. Gotów do przejścia w stan transcendentalny. Jest tak, Seto po prawej stronie, wieżyczka po lewej stronie na respie. Dobra, jesteśmy gotowi? No szlak. Odpalił. No nie, no kurde, odpalił się akurat teraz. Nie było szans. A co, bez szans. No bo makierka to jest bez sensu, jak ja nie mogę nawet zrobić w sumie. No. Myślałem, że będziemy bezpieczniejsi, ale Flamey kurde cisnął strasznie tam z tyłu. Anzo, do usług. No to już dużo czasu nie zostało, bym powiem. Także teraz albo nigdy, nie? Tylko, że nas jest trochę nie ma już, no. Żeś na Hanzo zmienił? No tak, no bo miałem Makry i Farę zablokowanych. Szlak, no nawet żeśmy nie drgnęli, niestety. O! Duret of the game. Musimy się spróbować ustawić bardzo defensywnie, czyli ten Bastion. Ja wezmę Tierbior na ten. W ogóle nie celuję tą postacią, tylko jakieś takie play of the game wychodzi. No trzeba taki sam jakiś ten, no też na pewno trzeba mieć wieżyczkę, dwie wieżyczki, tak, w sensie Tierbiorna i... No myślę, że podobno taktyka przyjąć co oni. Pozwólcie to wezmę Tierbiorna. No i trzeba też mieć gości, które będą chodzić na plecy cały czas. No. Ja mogę w sumie tylko Tierbior jest najważniejszy easy-in, to musisz dokładnie wiedzieć, gdzie stawiać wieżyczki. Bo tutaj jak źle postawisz wieżyczkę, to mamy przesrane, nie? No. To też chcę ci zrobić tam na górze, na tym podejście. Nie, ty wtedy dobrze grałaś tą symetrę. Musisz się dostosować do sytuacji, wiesz? Dobra, musimy mieć tracerkę, która będzie cały czas atakowała na plecy, nie? I jeszcze jedną osobę, żeby cały czas ich biła z pleców. Tylko nie wiem, kto to ma być w sumie. Ja mogę pójść tracerką, jeżeli nikt nie chce. Bo ty, Karolina, pewnie zagrasz... Aha, ty grasz tą, okej. Okay. No to ja wezmę Bastiona. Kurde, ja jestem słaby do takiego wchodzenia. Ja na plecy cały czas, dobra? Bo to jest coś, co oni robili, to jest coś, co ten Gonia mi powiedział, żeby cały czas gdzieś był, kto będzie z pleców nękał. Bo to nas robiło strasznie, jak nas trali z dwóch stron. Devila, ty co chcesz wziąć?
Ja mogę wziąć bestiona, jak chcesz, to nie ma problemu, ja tam wszystkim mogę grać. Znaczy wiesz co, ja mogę wieprzem zagrać, bo wieprz jest jednak lepszy tutaj. No, wieprz bo wiesz, może wciągnąć do środka, to nie? To jest jedno wejście tak okay. Na takie ważne. Czyli aha, bastiona, bastiona. No to dobrze, no chyba, że się czujesz wieprzem lepiej, to możemy się zamienić, okay. Bo ja bastionem i wieprzem mi to wszystko jedno. Siedzimy tu z założonymi rękami, a robota czeka. To nie mamy healera, nie? To... No oni też mieli, zobacz, jak sobie poradzili. Nie, 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 no chodzi mi o to, dlatego biorę wieprzka też, bo mogę się podleczyć sam. A nie mieliście teleport w sumie, coś co im bardzo pomagało. Mamy teleport, tak. Czy nie? Mamy teleport. Symetrę, mamy symetrę, dobra, symetrę. No, możesz się wystawić tutaj, gdzie... Izdin? Tu. Tu gdzie gonił. Nie wiem, tutaj trzeba obstawić, trzeba też to, ten prawy... ten. Dobra, to ja zostaję tutaj na górze chyba, co? I zobaczymy. A ja będę centralnie na bramę, będą się przebijać. Tyle. O kurde, tylko uważaj, żeby ci tam nie weszli. No jak wejdę, to myślę, że poradzę, no. Zobaczymy zresztą. Ucieknie. Sprytne, muszę ci powiedzieć. Tam jest jakieś wejście do tego z dołu, gdzieś chyba są jakieś schody, trzeba czy... wejść sobie na górę, no. A myślę, że nie będzie dzień, który im wchodził. Oni będą chcieli jakieś wycieki zaatakować, mi się wydaje. Zobaczymy. Na razie nikogo nie widzę. Z lewej strony jakaś smuga. Lewej. Diva. Na górze Diva. Na górze jest dwóch. Tak, tak, tam latają. No i wygrał ze mną Flamie pojedynek, kurczę. Diva wjechała z prawej strony. Dobra, i nikt dobra. Nie nasła, tylko tu idzie, będę tutaj już na nią czekał. O, jest, są... Chyba dwójka są już u nas. Na małpie wjechali. Gdy to jest, kurczę... Trochę teleport. Niepotrzebnie wszyscy poszli, bo teraz mają wolne wejście. Rivid leży na małpie prawie, do nabicie jest. Dobrze. Dobrze ci to wyszło. Czy oni są na punkcie? Kurde. Tak. Potrzebujemy wieżyczki. Izdin, ty masz wieżyczkę postawioną, czy biegasz i strzelasz z pistoleta? Znaczy jest postawiona, ale co, chcesz na punkcie? No nie, no jak jest postawiona, to... Jest postawiona na wejściu. No to dobrze, to niech stoi. Jak jest postawiona. Teleport już jest. Myślałem, że nie ma wieżyczki, nie? O, jest tracerka u nas. Teleporter aktywny. Nie żyje. Możemy szybko dotrzeć tam. Małpa. Dobra, mamy teleport. Oni mają dwóch tanków, więc mają trochę lepsze to wejście niż my żeśmy mieli. Mapa będzie. A wieżyczka tam gdzie stała jest okej. Okay. Para! Dobra, padła, widzę. Dobra, Dewa wjeżdża znowu tak jak wjechała. Dobra, ale nie lećcie wszyscy, bo znowu się zbiją i wejdą bramą. Tylko niech tam dwie osoby. Glemi leży. Mają dwóch healerów teraz. Poradzę tutaj z tą Divą, by tam bronić się bramy, bo wtedy... Już idę ci pomóc. No Boże, Boże, bo. Okej. Okay. Jest ta Diva. Na plecach, ona mi u góry na balkonie, po lewo. Po lewo. Dobra, chyba padła, słyszałem, że ten wybuchł ten robot. Co to jest? O, dobra. Upadł. Okej. Okay. Chyba będą wchodzili z góry tutaj z prawej, coś widzę, że podchodzą. Ach. Iś tu jest Diva, słyszę. Na plecach jest u nas. O, przy tym drugim punkcie jest. No to nie to sobie lata. Tam przy teleporcie się pamtała. No szkurde. Jak to? Diva. Znerwcie to! Wybucha. Mocne brzmienie! Ale wjechali. Ale wjechali, to jest wszystkie ultak. Zaplanowali. Nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Mamy gdzieś teleport, czy nie? Jest. Tak. Zrobiłem trzech na punkcie. Chyba. No, ale to za mało ciągle. To musimy już bronić drugiego, chyba że jeszcze coś tam walczycie, ale... Na pewno? Tak, trzech jest już na punkcie. No kurde, nie dobrze.
bliska do usług. Hmm. 5 minut? Nowy punkt obrony. No oni czekali na ulta Divy, nie? No wszystkie ulti odpalili i od razu odpalili małpę. I odpalili. Ale to nie do mnie tak. Już idzie małpa od boku. Z boku idzie małpa. Ładnie mi wyszła. Od lewej wróżni, no. Od lewej? Tak, małpa tam skoczyła. Oni wszyscy czekają. Diva od prawej, Diva od prawej. Oni czekają... Gdzie ty, gdzie ty umarłeś? Nie czekają. Od czego? Po prawej stronie Diva. Oni wszyscy czekają po prostu na swoje ulty i widzą taką taktykę, wiadomo. Od prawej jest Fara. Czy my się możemy jakoś zabezpieczyć tak, przed tym? Tak, oni czekają na górze cały czas. No tak, tak. Oni przypuszczam, że będą czekali, aż Divie się nabije ult. Dlatego ona tu wjeżdża. Ona wjeżdża tutaj, żeby ulta nabić. Bohaterowie żyją wiecznie. I kurde. Jedyne, co byśmy mogli zrobić, byśmy mieli Zarię, żeby Zaria była gotowa z ultem i w jedno miejsce i zwrócić. Tak, to nie mam pomysłu, jakbyśmy mogli się przed tym obronić. No. Musimy być po prostu rozstawieni jakoś po kątach. To ja wezmę Zarię teraz, tylko nie wiem, czy zdążę nabić ulta, bo oni czekają, oni w ogóle nie dają powalczyć, nie? Musimy być tak rozstawieni po kątach, żeby ta bomba nas nie zabiła, po prostu Divy. Dawać tutaj! No. Już jest snajper na górze, zdaje się. Nie mają snajpera. Nie wiem, w ogóle jak tam się wchodzi. Ktoś tam wystawał, tak czy inaczej. Para mi zdjęła. Prawie jest cały czas Diva. Nie wiem, mogę tam wjechać kurczę z ultem na nich. Czy nie, patrzę zasadę tego ulta mojego na gwiazdych, co? Teraz dopiero pokażę, co potrafię. Tam niewiele zrobię niestety. Dawać tutaj! Pokaż, znerw cię! No kurde, no, wjechali znowu tak, z rutami. No nie, nie, nie. O ja pierdzielę. Wytrzymajcie was, skrzeszę, nie jestem, że chyba. Jest. Gotowa do walki. Ja składam ci dzięki. Bariera aktywna. Dobra, broniliśmy się w sumie. No. Już nie było to proste. Kurde, nie jak myśmy się wybronili tutaj. To jest już nas karabka nas podniosła. No. 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 Dobra, mam 57%, no dlatego ulta to trochę będę nabijał, cholera. Para po prawej stronie się wydłuża co po chwilę tylko. Teraz dopiero pokażę, co potrafię. Trochę potrwa, zanim Diva znowu nabije tego ulta. Mocne brzmienie! Gotowa do walki. Na dole są. Padli wszyscy. Dobra, ja mam ulta, jak wbiją znowu, to im odpalę w twarz. Ja no pierdzielę, ale za dyma. A, bo ty żeś tam... Ja zgrałem, no nie, no. Miałem 0 HP w sumie. No, ładnie mi wyszło. I Reaper od lewej idzie. Izdin, masz jakieś te? Masz jakieś tam tarcze? Tam wiesz co? Tutaj. Nie trafiłem w ciebie, tu jest w drogu. Dobra, po prawej jest Fara, po lewej jest Reaper z Mixylidą. Macie barierę, jazda! Znowu to samo będzie? Nie, jeszcze nie, bo on na razie się... A, właśnie. Bohaterowie żyją wiecznie. Ogłoń, bagatowność! Dobry ult. Dobra. O kurde. To jest. No,
to żeśmy porobili teraz elegancko. Ta Zarya tutaj, dobra defensywa. Och, no. Bezsprzecznie. Moja super zdolność jest gotowa. Mam na 22% tego ulta niestety tylko. Zostało 60 sekund. Dawaj! Tylko na tyle cię stać. Na punkcie pancerza macie. Mam jakieś, potrzebuję leczenia jakby, co? Ja ich tam trochę... Kurde, ta fara nie daje mi się przedstawić. W prawym górnym rogu jest fara. Teraz myślę, że to będzie ostatnia fala ich. Diva po lewej stronie przy naszym respie schodzi w dół. Dobra. Jest z tobą. Zaraz wjadą wszyscy znowu pewnie. 63%. Ja mam ultę na bastionie, także... Hanzo po prawej, Hanzo po prawej. Dobra, to ci odpalę tarczę jakby coś. Idzie Reinhardt środkiem. Diva 66% cały czas mało. Zostało 10 sekund. Zabiłem... Reinhardt jechał. Zabiłem Divę teraz, więc nie będzie bomby. Miernota. Osłaniam was. Dobrze. Sprawiedliwość prosto z chmur. Kurde. Za Valhalla. Nice. Jeszcze małpa. Okej, walczcie tam. Małpa leży. Gigi. Ciężko było. Kurde, no ciężko było na maksa, ale się udało. O, ja pierniczę. No dopchnęli dalej, to prawda, no. Najlepsze zagranie meczu. No, to Seto, kiedy to się stało, kurde? Może na sam koniec tego ulta odpali, tak mi się wydaje. O tu, no. Nie, to nie był sam koniec, to była inna akcja. No, faktycznie. Tak, no, ładnie to robiło, ładnie. No, ale daliśmy radę, nice. No, ale co zrobisz, no. Zdinkowa, wykup 25% pancerza. Ja się zastanawiam się, jak to się, bo jest 1-1 i teraz według tych rankingowych układów... No 23 więcej miałem w sumie, no nie było źle. Sprawiedliwość prosto z chmur! Przejdź przez źrenicę. Bum! Chyba. 5, 4, 3, jeszcze jeden ukryty... 1. Stock maszyny. Zdobądź cel A. Ale Skyrox, ty tak wiesz. Ja idę do ciebie, Skyrox, idę za tobą. Są dobra, po lewej stronie, są Reinhardt i inne takie. Jezus Maria, co się dzieje? Halo? Powoli do przodu, dobrze, Bonkor, kurde, ciśniemy. Spokojnie, orientuj się. Wyleczcie się tutaj. Po mnie? Jak on tam, co się stało? Wjechał na strańkę. Kurde, Felek. Nie zdążyłem uciec. Ja się na punkcie z nimi bawię, by the way, jeżeli chcecie to... No jeżeli chcecie, to się zrespawnujcie szybko i przybiegnijcie. Macie szansę teraz generalnie się przebić, tak mi się wydaje, nie? Dobra. Chyba, że wszyscy zginęli. No nie! Kurde, ma kupę tych niezłożonych. Po lewej stronie mają ustawione wszystko. Ten blokuje, tarcza blokuje hołotę. Jeśli kasa się zgadza. Bohaterowie żyją wiecznie. Boże, soldier jeszcze tutaj byłem. Co się stało? Nie chcę nic mówić, ale ja mam złoty medal za jednego killa. A ja nie mam żadnego za... Za zero, no. No to się nie dziwię, Bonko ulti będę odpalał, więc jak... No nie, no bez kitu, no. Oj, nie. Biorę bastiona. Dawaj, Bonkol, tarczę. Musimy przebić tego. Bonkol rozłoży tarczę, ja się... Do przodu. Niech on żarczy. Dobra, zabiłem dwóch. No nie mówcie, że ja wziąłem bastiona, bo żeście... O Boże! Jak Klem jesteś tam na punkcie, to poczysz te sobie. Bohaterowie żyją wiecznie. Chciałbym, ale nie jestem tam. Prawdziwi bohaterowie nigdy nie umierają. Dobra, ja zmienię na farę. Mają teleport, musimy go znaleźć. Ale mnie fajnie wypchnęła.
Nie wiem, kto to był, ale dziękuję mu bardzo. Jezu, nikt jeszcze tych tyle zniszczył? Stary, mam 0 killi, rozumiesz to? No właśnie, nie wiem, co ty z tym robisz w frame. Mają teleport. O Jezu, tu jest! Pieprze, to symetra przy teleporcie 4T ustawiła. Flamie, musisz wbić na ich plecy, na z tyłu punktu, wiesz, tam w tej wnętrze jest teleport. Góra, góra, góra! Gdzie to bunkr mam? U góry czy na dole? W wnętrze? Tam na dole, za punktem, dosłownie za punktem. A, za punktem, dobra. Na lewo. Nie ma tu już tego. Jak nie ma, na pewno. Nie ma, znaczy, stary, no mówię. Kto miałby rozwalić? Ktoś z nas rozwalił? Ktoś z was rozwalił teleporter? Ej, gdzie jest ta tarcza? What the fuck, Bonkol? Przecież ja się za tobą rozkładam, żeby strzelać. Żyli już pewno. Bonkol, ty żyjesz? No żyję, jestem. No to cześć, ty właśnie. Co ty wyprawiasz, no? Rozkładasz tarczę, ja się rozkładam bastionem za nią, a ty znikasz. I chowasz gdzieś się w jakiś. Bohaterowie żyją wiecznie. Po co ta tarcza? Ma multi, wbijajcie. No, próbuję. Ult ready. O, dobra, powinniśmy odwalam te wieżyczki. Bez pudła! Zostało 60 sekund. Dobra, jest. Zajmuję punkt. Boże. Dobra. Mam 4 złote medale, to jest. No za wyleczone obrażenie jest to po prostu wystarczające. Bonkol, ty mnie słyszysz? Słyszę cię. Weź jak ja się za tobą rozłożę bastionem, nie? To będę stał i cię bronił tylko, tak? No to właśnie, chociaż przez chwilę, albo jak już powiesz, że tarcza ja schodzi, to daj... No przepraszam, no nie widziałem. Nie, no dobra, dobra, spoko. Ja to nie jestem spokojnie, aż... Spokojnie, Bonkol. Potwornie Robert, zły. Taki agresywny jest, zawsze. To nas krzyczy, jak gram w tego wyrłucza. To jest jedyna okazja, kiedy sobie mogę pokrzyczeć, nie? Dobra, ja wyłączam tarczę, bo to nie ma sensu tak. Ja ci nie mam jakieś... Ja muszę ją podładować. Dobra, spoko. No teraz już wiem i wiesz. Daj mi, kurde, jak ty giniesz, to mów od kogo zginąłeś, bo ja się tutaj tego... Mój pał! No właśnie, tak idę sobie, idę w tej ryper nagle mi na mordy wyskupuję. Padłem w dziurę, uważaj! Uważaj na dziurę. Dziura! Tam była dziura! Communication, jak w LoLu, kurde. Daj, kolej. Kasa się zgadza. Lewo makry, i tak. Na życzenie! Nie! Kill? O, zabiłem kogoś, na dziękuję. Nie patrzyłem. Dałem 2 zabójstwa. Popadł? Dobra, mamy. Chyba, że ta podniesie wszystkich. Maska. No, Reaper strzela, nie wiem skąd. Ten Reaper nie. Zdrowie żyją wiecznie. No shit. Ale ładnie to było. To było dobre, kurde. Bonkol wszedł do środka, ja się rozłożyłem i gdzieś pocisnęli. To nie wiem, czy... O, brawo. Brawo! Ja się ciemnego dostałem. Nareszcie. Płynne przejęcie. Bejmi, kurde, co to za kurde jabłuszko? Jutka. Najlepsze zagranie mecz. No nie. To co nas zraszało tam na początku. No, to było to z boku właśnie. No, dam ci rok, no dam. Dałem ci suba. Ja dam ecola. No i widać, kto tutaj kolegów nie szanuje. Ktoś nie dał. No. Ale po drugiej stronie ale po drugiej stronie też sobie nie dali, nie? Więc to nieładnie tam zupełnie. Że sobie nie dają.